Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witamy na kanale Świat Linusa. i witamy dlatego, bo to jest drugie, witamy. Thinkpack T43P chyba 2004 albo 2005 rok coś w tym rodzaju. Ja go muszę tak trzymać, bo o kurde właśnie mi się kabel odłączył. Baterii tutaj nie ma, bateria była w stanie tragicznym, a kabel właśnie mi się urąbał trochę znaczy gniazdo nie trzyma. No jest trochę, trochę ten sprzęt przeżył, powiem to tak, trochę przeżył, ale działa. I to działa i naprawdę dzisiaj daje grubo radę. W tym sprzęcie dzisiaj zobaczycie sobie streaming telewizji online, kamerkę internetową, która sobie będę do Was gadał i jeszcze parę innych fajnych rzeczy ciekawych. Antix Antix 23.2 Na czymś takim mam nadzieję, że będą zainteresowani. Jak coś zapraszam gorąco na film. Dobra, 6 października mieliśmy tu wydanie Antix 23.2. De facto nam to piszą, że nazwa to jest Arditi del Popolo, cokolwiek to znaczy, pewnie po włosku albo coś w tym rodzaju. W każdym razie, też już w Antixa, to może spokojnie sobie zwykłe update zrobić, czy graficznie, czy w konsoli przez sudo update i będzie miał tą najnowszą wersję. Nie musi tego instalować od zera. Wiadomo, że Antix ma kilka różnych wersji. Ma wersję Fultra, ma prawie 2 gb e, Tutaj wersję Base, wersję Core, wersję .NET, DotNet, czyli DotNet, Czyli wszystko instalujesz w sieci praktycznie tak jak tam chcesz. E, do kompletu dzisiaj nie wiem czy Wam powiedziałem czy nie. E, zobaczycie sobie na tym sprzęcie, na tym e, ThinkPadzie. E, to jest sprzęt e, jednorodzeniowy. 30-bitowy. -so Zobaczycie sobie 30-bitową -so wersję Antixa. Full, full, wypas, pęczak, powiem to w ten sposób. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to dokładnie jest, polecam te Relays Notes sobie przeczytać. Ja nie będę tutaj zanodzał, bo nie każdego to po prostu interesuje. A wystarczy wejść na stronę antixlinux.com przez antix23.z i przeczytacie sobie na spokojnie y, o systemie, znaczy o system V, czy Run i ta tutaj chcecie mieć y, coś ewentualnie jeszcze pozmieniało, bo tam znaczy zmian ogólnie dużo nie ma, jest wprowadzonych parę programów ciekawe, które zobaczycie wszystkie, łącznie tak jak powiedziałem ze streamowaniem telewizji tak dokładnie że jakiego jest mamy tutaj radyjko, jakiś tam problem do wyszukiwania i takie pierdołki reszta rzeczy jest poprawionych mocno teoretycznie, dodatkowo z ciekawszych rzeczy, o których nie powiedziałem w filmie to jest możliwość zainstalowania dodatkowo dwóch programów, 1 do 1 Voice Antix, czyli możecie sobie rozmowy między dwoma komputerami z Antixem przeprowadzać po sieci bodajże tak, ewentualnie tutaj Assistance, 1 do 1 Assistance Antix. Może to kiedyś odpalę, zobaczę maszynkę wirtualną i żeby sprzęt, gdzie możecie Antiksowi jednemu pomagać w drugim Antiksie. Podobno jak to działa, nie mam pojęcia. W każdym razie takie opcje tutaj są. No i mam jeszcze podziękowania do wszystkiego. Żeby wam dużo tutaj czasu nie zabierać, tylko przejść od razu do mięsa, krwistego, fajnego mięska. dla wszystkich w wieku od 8 do 100 lat, albo 101 nawet, tak? To zapraszam na film. No, dzień dobry, dzień dobry. Witam na Antixie. Tak, słuchajcie, to jest ten laptop. To jest T43P z Antixem, Jednorodzeniowy sprzęt, tylko to jest 2GB RAMu. Mówię do Was z kamerki. Tutaj to jest kamerka na USB. On nie ma wbudowanej kamery. W sumie miałem Wam nie, nie udowadniać po raz kolejny albo pokazywać, co, co, co Linux potrafi zrobić z 20 letnim laptopem. Ale to tak na szybkości. Macie tu akwarium w takiej innej wersji, nawet RTX 490 wysiada przy takiej grafice, prawda? Oczywiście, że tak. Miał. No kota, kota musi być, słuchajcie. YouTube, YouTube, odtwarzamy sobie bardzo ładnie tutaj wideo. Co prawda jest to 360p chyba, nie 480 nawet, ale naprawdę bierzcie to pod uwagę. Pingwiny. To jest jeden rdzeń, dobrze ludzie, naprawdę, to jest jednorodzeniowy sprzęt. Co tam jeden Bartuś, może być dwóch naraz, nie? Jedna kamerka lepsza od drugiej. E, dobra, przejdźmy sobie do y, po, po, pożycia trochę, tak jak to brzmi bardzo małżeńsko, e, na tym sprzęcie. Co widać mniej więcej tutaj, widać jak to się nam ładnie zachowuje. E, co się rzuca w oczy, niestety tapetka się źle skaluje, ta rozdzielczość, którą rzuciłem tutaj... To jest 1600 na 1200 aż to teoretycznie nie powinno na ten sprzęcie chodzić, znowu się patrzy na kamerę USB, którą zdejmę, bo mnie denerwuje. Teoretycznie to nie powinno chodzić w takiej rodziczości, ale działa, tak? Ale nam się ładnie tutaj temat bym powiedział zachowuje. Siedzę sobie troszeczkę na tym systemie. Poza tym, że ogólnie nie wiem czy mówię czasami czy nie, że Antix mnie trochę denerwuje, bo on jest strasznie dowalony opcjami, masakrystycznie bardziej od plazmy. Jest bardzo, bardzo dużo tutaj różnych programów skryptów, półskryptów, dodatków, wszystkiego jest na tony, autentycznie po prostu na tony. Ci co korzystają z Antixa wiedzą, że jaki rozbudowany jest to system. Nie to, że sobie wyobrażają, że Linux zna trupa tak zwanego, to tutaj jest taki tu gdzie jest konsola czarna, jakieś krzyżyki i tyle. No nie, to jest full wypas, powiem to tak. Co do full wypasu, co chciałem wam tutaj pokazać, to dodanych jest parę fajnych programów, skryptów także, ale głównie programów. Jeżeli chodzi o główny program, który chciałem wam tutaj pokazać, ja go zaraz muszę znaleźć, no właśnie jest problem ze znalezieniem czegokolwiek tutaj. Słuchajcie, Antics TV, bo niektórzy nie wierzyli, znaczy nie wiem, nie wierzyli, nie wiedzieliście o tym, tak, bo wkleiłem to na Discorda, ale wywaliłem momentalnie, bo tam na Discordzie nie ma raczej zainteresowania takimi rzeczami, tam się raczej grabem zajmują, jakimiś takimi tymi. A z multimediów to chyba nie za bardzo. Więc słuchajcie, mam tu, mamy tutaj program w Antikcie, od tej wersji, który umożliwia oglądanie na Stream TV, tak? Telewizji online, powiem to tak. Ja tutaj Wam wrzucę jeden film, tylko muszę dźwięk wyłączyć od razu, żeby nie było copyright strike'a, ale popatrzcie się na to. No ja muszę dźwięk wyciszyć, bo ten... Popatrzcie się na to, to jest telewizja online, na żywo. Puch. No dawaj, nie mogę sobie trafić. Jeden rdzeń, jeden rdzeń, 2,1 GHz, w turbo to chodzi. I normalnie można sobie tutaj oglądać teledyski, nie wiem, czy to nie jest zastrzeżone czasem. Telewizję normalną także, są tutaj polskie kanały. Ja jak to zobaczyłem, to mi po prostu szczęka całkowicie opadła, autentycznie. Ja też chcę, to jeszcze nawet telewizję trwam, może sobie tutaj włączyć. Ja włączę coś, co nie wszystko chodzi, nie chodzi Polsat, nie ma tutaj... Pozatowskich rzeczy nie ma w ogóle. Stopklatka chyba też już nie chodzi. No niektóre rzeczy po prostu są w Polsce powyłączane. Niby one tutaj wiszą, ale to nam nie działa. Co działa na pewno, to działa TVT. TV1, 2 też nie działa. Proszę bardzo. Na no, autentycznie no muszę włączyć dźwięk, tak? Ale kurde, no naprawdę, jeden rdzeń. I można sobie bez problemu oglądać na czymś takim, ten multimedia i tak dalej, i tak dalej. Patent jest taki, wiadomo, że YouTube ma horrendalne wymagania względu na kodeki AV1 i w ogóle HTML, reklamy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj nie ma nic. I dzięki takiej aplikacji jak to, możecie sobie na trupie, tak, bo to jest de facto, można powiedzieć, trup. Ja szanuję te sprzęty naprawdę bardziej od niejednego zagor zagorzałego fana. Starszych sprzętów, ja naprawdę te sprzęty bardzo szanuję. To, że ja mówię trup na to, to nie jest moje takie obraźliwe w stosunku do tego. No, zdecydowanie nie. Proszę, telewizja regionalna, nie wiem, to mogę. Może mnie za to nie, nie tego W każdym razie ściszę to trochę, żeby, żeby ten nam nie przeszkadzało. Niech to sobie leci po prostu i będziecie oglądać przy okazji. Tak, o, i możemy sobie siedzieć na takim czymś I zaraz to odpalę terminal. Ja wiem, że to trochę znowu ten film i znowu udowadnia, że Linux na takim laptopie to chodzi bardzo dobrze. No pewnie, że chodzi bardzo dobrze. Kurczę, tu nic nie będzie widać niestety. Znaczy, może coś to zobaczycie. Chodzi mi o odpalenie neofecza i pokazanie, jaka to jest konfiguracja sprzętowa. To Oraz. da się powiększyć. To znaczy. To jest jeszcze jeden problem, który istnieje, przynajmniej na tym laptopie ja mam, to jest jakaś, nie wiem, klebatura, nie wiem, norweska, nie wiem, nie wiem, to jest jakiś koszmar, którego nie mogę zmapować tutaj w systemie. Tlawisze się różnią od tego, co piszę na tym. Proszę, jest konfiguracja kompa. Tu nam trochę przycięło, ale ogólnie ja sobie to normalnie oglądałem, teraz, no, wywaliło się. Stream widocznie wyleciał. Zobaczymy coś innego może. No Telewizję trwam, to nie będę włączał, bo nie za bardzo ktoś lubi, ale telewizja kujawy. Można sobie zobaczyć taką regionalną tą. No i kurde, jednordzeniowy sprzęt, który chodzi w tej chwili na 1,66 GHz. Taka jest to jeszcze częstotliwość podana. Czyli na połowę tego, co może. I można sobie normalnie oglądać telewizję, w tym razie możemy sobie tutaj elegancko pisać jakieś dziwne rzeczy, tak? Oglądając telewizję do kompletu, więc czy to jest nie, nie niesamowite Mam, wiem, przeszczelona jest kamera, sorry trochę. Musicie mnie tak uuu, ten będę straszył, trudno. Już nie poprawię tego, coś tam się tak jest z OBS-em nowym nie za bardzo dzieje. W każdym razie no, no, no jest bajka, tak? Jest naprawdę autentycznie tutaj, jeżeli chodzi o pracę i to wielozadaniową pracę nawet. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Z nowych rzeczy, które się tutaj znajdują w tym mamy na przykład tutaj w multimediach, gdzie to jest Multimedia, dźwięk obraz mamy tutaj radio, czyli ma, mamy taki interfejs, on jest zrobiony na zasadzie, że pod spodem, no to sobie gada w tle, kurczę, w każdym razie. Mamy dość duży wybór stacji radiowych tutaj, abyśmy chcieli sobie coś pooglądać. W tym razie tych radii chyba było więcej, tak mi się wydaje. Może załadowałem listę w jakiś tam sposób. O kurczę, właśnie, już wiem jak to zrobiłem. Tu są tak zwane listy, czy możecie sobie listę danych rzeczy wziąć, tak, nie wiem, i te na przykład. I wtedy wybieracie sobie dane radio z daną muzyką, które chcecie, tak? No nie będę tego używał, bo wiadomo, że YouTube się za chwilę o prawo autorskie. Jeżeli chodzi o tutaj o panel sterowania, Antix Control Center, tak? To bodajże to jest nowa rzecz. Konfiguracja con connect and share z coś takiego. Teoretycznie możemy sobie, to, to jest chyba nowe, tak mi się ta przynajmniej zrozumiałem, że to jest nowa rzecz. I dzięki temu możemy sobie zarządzać ym, udostępnieniami albo zdalnymi tymi, na przykład udostępnieniami sz, y, tego samby czy czegoś takiego. Do końca się nie wczytałem, czy y, dobrze to rozumiem. Y, czy to chodzi o to, że jaż sobie na przykład tu w Antiksie coś udostępnię to mogę tym zarządzać. Do końca, szczerze mówiąc, nie jestem pewny co do działania tego programu, w jaki sposób ma to działać. W każdym razie, dodatkowo jest jeszcze fajna rzecz, której chyba też wcześniej nie było, mianowicie zarządzanie znaczy zarządzanie dyskami chmurowymi, tak? Czyli możemy sobie tutaj dodać, na przykład, nie wiem, no w tej chwili tutaj jest Google Drive, teoretycznie. Tu powinno być tego więcej z tego, co pamiętam. O właśnie, to powinno się pojawić. Czyli Google Drive, OneDrive możemy sobie tutaj dodać i wtedy będziemy automatycznie to montowane w systemie i bodajże nawet e, synchronizowane, tak? Możemy sobie tym zarządzać, trochę taki interfejs konsolowy ale jak najbardziej taka opcja tutaj jest, więc mamy zdalny dostęp do tych dysków. One będą tutaj e, zamontowane e, onlineowo, więc naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy temat, że to powiem. W międzyczasie znalazłem tutaj a propos tego Antix Samba Manager, e, jak to zainstalować, to się właśnie mi tutaj instaluje na żywca powiem w ten sposób. E, ja sobie tutaj patrzę jeszcze w nowości jakie są. Antix TV pokazałem. Antix Radio omówiłem Finder. Finder to jest prosty skrypt do wyszukiwania przy, wszystkiego. Finder, zaraz zobaczymy, gdzie on tutaj jest. Może uda mi się go znaleźć. Boli trochę to, że nie mogę tutaj wyszukiwać kurczę, że nie ma w tym menu wyszukiwania, bo tak jak mówię, to jest tyle opcji, tyle programów, że człowiek się po prostu zgubi, tak? Więc albo siedzisz, używasz tego systemu przez nie wiem, przez miesiąc, dwa i wiesz, gdzie mniej więcej co jest, albo tak jak ja, gdzie chcę wam tylko pokazać przez, przez chwilę daną rzecz, to gubię się masakrystycznie, bo to jest tego po prostu, dla mnie to jest ogromna ilość i za dużo tego wszystkiego nawalone, nie? Wiadomo, że to się przydaje, no ale, ale mimo wszystko, o to jest właśnie Finder. Poszukajmy sobie, nie wiem czego sobie poszukajmy, no Antix, po prostu nazwy Antix. App Settings, price, nie, nie wiem, mnie to nie interesuje, co to jest. Dajemy sobie tak. Aha, i ten sposób nam znajduje. Czyli nie trzeba grzebać załóżmy w konsoli. Ja tego nie, nie wiem, czy uda mi się to powiększyć. No nie, nie powiększę tego. Klawiatura jest poprzestawiona tak, że tu autentycznie nic nie działa. Sorry, nie powiększę wam tego, nie dam Samba rady. Sama menedżer się ładuje. Antics Equalizer Toggle. To jest coś takiego, że pozwala nam przełączyć mm, mechanizm, znaczy serwer dźwięku z ALSY na Pipewire. Tutaj Pipewire się wysypuje czasami niezbyt dobrze, to chodzi, dlatego się trzymam ALSY. Ale próbowałem, jest możliwość przełączenia tego jak najbardziej, i po prostu wtedy automatycznie instaluje nam się tutaj Pipewire tak, w, w tym systemie. Antix Acoustic Color, skrypt umożliwiający zmianę koloru akustycznego wyjścia audio. Nie mam pojęcia co to jest, nie próbuję nawet tego garnąć, nie ma na nawet tego sensu. I mamy tu meld, graficzne narzędzie do porównywania i scalania plików. Yy, zobaczmy gdzie ten meld jest. Kurde, to są tak małe te czcionki, że... Tragedia. Można powiedzieć, że wygląda to mniej więcej w ten sposób, tak? To wszystko jest tak maluteńkie, że ja ledwo to widzę. Ja tak mam zepsuty wzrok całkiem prawie, nie? E, dlatego jeszcze jak w, 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 walnąłem mu tutaj wyższą rozdziałkę, to to już jest w ogóle makabra, powiem to tak. A tutaj na tym, przynajmniej na dużym ekranie coś tam widać lepiej jest, nie? Dobra, mam melda. I on teoretycznie potrafi łączyć e, obrazki, tak? Jeżeli nam się odpali w ogóle. E, dobra, meld mamy. Alt, z altem i lewy sobie przeniesiemy tutaj, dobra? Plik, katalog, system kontroli wersji. Nowe porównanie, katalog. Wybierzmy sobie tutaj jakiś inny. Nie wiem. O, kurde. O jejku, tu jest tak tak strasznie. Ja wiem, że to musi być uproszczone ze względu na to, żeby to szybko chodziło, ale to masakrystycznie potrafi człowieka przymęczyć. E, dobra, daj sobie porównanie. Zobaczymy, czy cokolwiek on tutaj znajdzie, bo tu de facto plików nie ma żadnych, nie? No nic nam nie znalazło, nic z tego. No ale to jest program do porównywania teoretycznie plików. No dobra. Niech im będzie, niech im będzie. E, to teraz tak. antik Samba Mount Manager. Manage Samba Shares on e, ba, 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 moment, moment, moment. Samba Shares. E, servers not found. Aha, czyli to nie, to ja myślałem, że to mi z zewnątrz będzie ogarniało. A to jest po to, żeby ogarnąć wam tutaj, jeżeli sobie... No dobra, no nie będzie. Jeżeli tutaj postawimy, sobie zrobimy serwer z na nim, tak? Prosty sposób. No, a to już zrobię, nie? On to pewnie w miarę, w miarę szybko, że to ogarnąć, więc spoko. Kurczę, to mi się fajnie pracuje na tym jednym rdzeniu, lepiej niż na Raspberry Pi na, cztery, na czterech rdzeniach ARM. <laughs> no. Delikatnie mówiąc, tak, kontynuuj. E, czyli to potrafię po prostu, jeżeli tutaj zrobimy serwer samby, postawimy na tym sprzęcie, to będziemy mogli tym ogarniać. E, myślałem, że z zewnątrz będę mógł, no ale no nie będę mógł. E, z takich rzeczy, które zauważyłem, no dalej jest to samo, kurde. E, otwieranie plików w tym pisma na FMI, czy nie wiem, jaki to jest menedżer tych... Znowu, raz klikam, wchodzi. Teraz klikam 3-4 razy, nie mogę wejść do katalogu. Jest ciągle w kółko to samo. Ja nie rozumiem na czym polega błąd. Myszka jest sprawna, myszka jest naprawdę sprawna. To jest zawsze albo tu w Antiksie, gdzie klikam w cholerną ikonę, raz, dwa, piętnaście razy, i nie mogę wejść w głupi katalog, bo nie. No nie, nie wiem, co to jest zepsute, czy to jest też ta, tak macie, czy nie, z tym czymś. W każdym razie no nie mogę wejść w katalog, po prostu no nie da się. No. W każdym antiksie, który ja sprawdzam, zawsze wszędzie jest dokładnie to samo, jest ten sam problem. Nie da się wejść do katalogu, przynajmniej ja nie umiem. Może to jest prędkość dwukliku. Nie wiem, no strasznie to kurde denerwuje po prostu. Sam Bashir, jeszcze raz. Dobra, teraz nam się ładuje. Ja wiem, że ten film jest nieposkręcany, nie jest kulturalnie ułożony. A, robimy to, robimy to, robimy tamto. Tak jest rozwałka maksymalna. Ale taka rozwałka czasami dobrze robi, nie? Nie, nie ma takiej rutyny. Ja nie, nie, nie chcę wpaść w rutynę. Bo rutyna zabija, autentycznie. Rutyna po prostu zabija. Dodaj SL, dobrze, SL, read on, browseable, ok. Czy w ten sposób to trwa? Dobra, robimy sobie tutaj okay, to. zrobione. czyli w ten sposób sobie tworzymy tutar udostępnienie firewall check, no firewall, dobra, ok. Fajnie, że to sprawdza, tylko teraz... Y, czemu to się nie zamyka? O, zamknęło się. Czyli tak, mamy jednego już zrobionego, udostępnienie. E, no i znowu, klikam raz, otwiera mi się 5. Ja wiem, że tu się chyba klika raz ogólnie. E, bo niestety ten pulpit ma odwrotnie zrobiony niż ja lubię, tak, czyli dwuklik, tutaj wszystko działa na jedno klik, no ale mam problem dalej, bo gdzie ten share jest? No niby jest, a go nie ma, bo nie mogę tutaj znaleźć kurczę tego. Show system shares, drukarki, show printers, manual, no dobra, no niby jest ok, mamy zrobionego udostępnienie, jak ja mam się do niego dostać? Jak tutaj nie ma zakładki sieć. Nie wiem, może ja jestem nie, nie do końca dorobiony, powiem to tak, pewnie tak, ale mm, domowy. No nie ma sieci, po prostu kurde siedzi tutaj nie ma, może się to jakoś do sieci inaczej wchodzi. No muszą siedzieć i się zastanawiać, gdzie są rzeczy do sieci tutaj. No No to jest zrobione źle, bardzo, bardzo źle, powiem to tak. Chciałem włączyć wam tutaj telewizję na koniec, ale już się nie ruchamia. Coś widocznie, nie wiem, bo coś, coś, dysk pracuje w 100%, tak? Chyba coś jest zajęte na max. Procek jest zawalony, nie to, nie dysk, tylko procek jest zawalony czymś na 100%. No kurde, no taki laptop, laptop jednorodzeniowy, no ledwo to to chodzi. No nie tak ledwo, bo telewizja się da oglądać, da się w międzyczasie korzystać z kamerki na USB i pisać dokument, więc naprawdę tutaj jest dla wielu osób taka, taka, tak, coś takiego spokojnie wystarczy. Nie muszą mieć komputera gamingowego za 10 tysięcy złotych do pracy, tylko po prostu coś takiego spokojnie wystarczy. Nie? Słuchajcie, Antix z 3 trójka. Wiem, że taka recenzja, znaczy recenzja, przedląd, cholera wieczego TGS. Ja czasami też lubię zrobić taką totalną odskocznię, zupełnie, zupełnie inaczej i ten. Nie przejmujcie się, że tutaj jest zainstalowany Chromium. Falcon i, i w ogóle wszystko ja to sam zainstalowałem. Dla własnego, że tak powiem, dla własnej wygody, zabawy i tak dalej tak dalej. Tak mniej więcej zachowuje i wygląda się ten Antix nowy. Działabym powiedział poprawnie, no teraz coś wisi, jakiś proces wisi po prostu i morduje procesor w tym kąpie. No, ale ten ogólnie spoko. Jak ktoś ma naprawdę stary, stary sprzęt, to polecam tego Antixa sobie postawić. Można to dostosować, jasne, że trochę to czasu zajmie dostosować do własnych wymagań i wtedy myślę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ktoś powie: Debian osy postaw. Debian jest 10 razy cięższy od tego. Nie ma nic lżejszego, normalnego. Ja wiem, że jest Pupilinux, Linux, ale on jest nieużywalny przez normalnego człowieka. Mianowicie, Antix jest najlżejszym istniejącym chyba pingwinem dla zwykłego człowieka, normalnego, który chce tego w miarę sensownie poużywać, tak? I to się po prostu raczej nigdy nie zmieni. Ma swoje problemy, bo ma. Parę rzeczy fajnych tutaj dodano, ale jak widzicie, naprawdę, kurde, ten system daje radę na wszystkim. No, prawie wszystkim, powiem to tak. Dobra, trzymajcie się ciepło do następnego filmu. Mam nadzieję, że będzie bardziej taki normalny niż ten, trochę poszczelony. Jak się, jak się podobało, to napiszcie w komentarzu: Poszczelony przez szy, czy poszczelony. O! to będę wiedział, że odnośnie do tej pory tyle. Dzięki, miłego, trzymajcie się, Bartek, cześć, pa.